Witam bardzo serdecznie na zajęciach dla dorosłych, ceramicznych oczywiście. Słuchajcie moi drodzy, jeżeli ktoś chce uczestniczyć w zajęciach ceramicznych online, to bardzo bym prosiła o kontakt telefoniczny do Centrum Kultury i Promocji. I tutaj będzie na Was czekał taki zestaw. W tym zestawie będzie kawałek plaster gliny. Dam Wam dla przykładu, ja już tam wyrobicie sobie i macie już dużo różnych pomysłów, ale tutaj przygotowałam taki zimowy domek. Taką karteczkę dostaniecie do tego. Słuchajcie, tą karteczkę wytniecie. Patrzcie, tutaj wycięłam. Tak wycięłam, że odcięłam też komin. I zrobicie taką pracę, suszycie w domu i później przynosicie do CKIP i ja to wszystko wypalę. Wypalę, a ze szkliwieniem zobaczymy, jaka będzie sytuacja, ale mam nadzieję, że to wspólnie później poszkliwimy. No i teraz taki, jak wykonać taki domek zimowy. Bierzemy się do pracy. Przy swoim kawałku gliny, słuchajcie, w domu, no wy jako dorośli tam macie na pewno wałki, ale ja tutaj robię tak wszystko teraz troszkę inaczej, bez wałka. Ugniatam ten swój plaster. Ugniatam, rozgniatam. Nie mam tyle siły. Tak, żeby mi się zmieściło po prostu, żebym mogła odrysować ten doskonały rysunek. Pamiętajcie, tak mniej więcej centymetr do centymetra. Liście ostatnio robiłyśmy też takie placuszki. Tu z tego co pamiętam, to ostatnio też Monika robiła też domek, tylko troszeczkę inny kształt. Nawet nie mam. I słuchajcie, co robię? Czekajcie, tylko to przesuwam troszeczkę. Tak. Bo mi się tutaj wszystko rusza. Przykładam ten rysunek do tego placuszka. Biorę wykałaczkę. O. I odrysowuję. Odrysowuję sobie ten domek. O czym pamiętamy? Jeżeli chcemy powiesić, pamiętamy o dziurce. Pamiętajcie jeszcze, żeby ta dziurka była troszkę większa, żeby nam później, o, żebyśmy mogli przelić to końcóweczki. Ok. Ładnie. Biorę wodę. Zimowy domek. Słuchajcie, biorę rysunek i patrzę sobie na wszystkie szczegóły, które są w nim przedstawione. I próbujecie, dziewczyny, tutaj robić. Oj, patrzcie, moja dziurka jakoś tak się podbiło. O, już jest dobrze. I teraz patrzę. Co tutaj jest? I zaczynam sobie tak, może. Tu jest jakiś taki, o, falowany dach. W
Słuchajcie, nie musi być wszystko tak identycznie jak na rysunku. Moi drodzy, bardzo dziękuję i zapraszam Was na następne zajęcia i bardzo proszę, żebyście przynieśli swoje prace. Do zobaczenia na następnych zajęciach.